W jaki sposób firma Shipyard, na której teraz pracujesz, w jaki sposób wy to robicie? Jakie są wasze haki, żeby w ogóle się wyróżnić na tym rynku i przebić z jakimś tytułem? Tutaj zaczynamy już na poziomie kreowania strategii marketingowej, ponieważ żeby sprzedać grę i albo cokolwiek, aplikację czy jakikolwiek produkt, w marketingu mówimy, że musisz mieć swój USP, czyli Unique Selling Point, czyli coś, co będzie odróżniało cię od innych klonowych, takich samych aplikacji i gier, co przyciągnie użytkowników, graczy właśnie do ciebie. I to jest ustalane na poziomie tworzenia strategii marketingowej. Już wtedy wiemy też w miarę, jakie gra będzie miała funkcjonalności, jakie będzie miała opcje i również na podstawie tej strategii później dodajemy różne dodatkowe jakieś tam ciekawostki, które zachęcą graczy, żeby z nami pozostać. Ale to już jest na etapie, powiedzmy, jak już kogoś zainteresujesz, prawda? Jak już złapiesz tego gracza, żeby ściągnął tą twoją grę, która jest za darmo w 98% przypadków. I wtedy, jak mu się ta gra spodoba, jak spodoba mu się gameplay, jak będzie dostarczała rozrywki i fanu, no to on z tą grą zostanie i jest jakaś szansa, że nawet wyda jakieś drobne w tej grze, żeby mu się lepiej, wygodniej, fajniej w nią grało. No ale właśnie, jeszcze pozostaje ten etap zahaczenia. Tak? No bo powiedziałeś ważną rzecz, 98% gier to są gry free to play, tak? Czyli pobieram na starcie. Na Google Play Store, tak. Czyli jak rozumiem, tak naprawdę to od razu wskazuje strategię, że jeżeli oczywiście te gry nie powstają ze względów charytatywnych, to ostatecznym celem będzie monetyzacja tego za pomocą zakupów w aplikacji, tak? Lub oglądania reklam. Lub oglądania reklam, okej. Okay. Tak. Tak, i taki model biznesowy mają gry tak zwane hyper casual, czyli te, w których siedzisz, nic nie musisz robić, tylko tapiesz albo wrzucasz kuleczką, albo dekorujesz tort i pomiędzy jednym a drugim levelem zawsze pojawia się reklama. I oczywiście deweloper dostaje jakieś tam wynagrodzenie za wyświetlanie tej reklamy, a gra nadal jest darmowa i nic nie trzeba w niej kupować.